Zamek Książ to trzeci co do wielkości taki obiekt w Polsce. Największy wpływ na jego dzisiejszy charakter miała rodzina Hochbergów, władająca nim przez ponad 400 lat, oraz wydarzenia, które miały miejsce w trakcie II wojny światowej. Odwiedzają go tysiące turystów rocznie. Wczoraj obserwowała go cała Polska. Ogień pojawił się przed godziną 14 i od razu wszedł na dach zabytkowego budynku. Na miejscu przez ponad 2 godziny z żywiołem walczyło blisko 200 strażaków z całego województwa. Jest ikoną Dolnego Śląska i mam nadzieję, że nie tylko, bo w Polsce jest rozpoznawalny. Pod względem architektonicznym bardzo skomplikowany obiekt do prowadzenia akcji gaśniczej, jeden z najtrudniejszych obiektów. O rozmiarze akcji świadczy to, że ponad 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział, około 180 osób, więc jest to znaczna siła. Na szczęście w zamku przebywało w tym czasie niewielu turystów i pracowników, którzy sami zdołali się ewakuować. Już nie zwiedzali, ale ze łzami w oczach obserwowali, jak perła Dolnego Śląska tonie w płomieniach. Wszyscy to bardzo przeżywamy, dlatego że zamek jest naszym drugim domem. A widzimy, że nie wygląda to dobrze. Najpiękniejsza część zamku, część barokowa płonie. Nie wiemy, jak to się wszystko skończy. Wszyscy macie łzy w oczach. No nie ulega wątpliwości, to jest nasze miejsce pracy, ale to jest także miejsce, z którym każdy z nas się identyfikuje, szczególnie przewodnicy, ci, którzy opowiadają o historii tego zamku, widząc, jak on płonie, na pewno to bardzo mocno przeżywają. Zniszczeniu uległo ponad 200 metrów kwadratowych zabytkowego dachu, który odrestaurowany został rok temu. Zniszczeniu uległa częściowo więźba dachowa, oczywiście pokrycie dachu, no dachówki wskutek temperatury nie wytrzymują, pękają. Opalone zostały belki, opalona została połacie dachowe. Dzięki szybkiej akcji służb ratunkowo-gaśniczych oraz nowoczesnemu systemowi informowania o pożarze, który zamontowano w zamku 3 lata temu, udało się opanować ogień, zanim dostał się do najcenniejszych pomieszczeń. Przy tego typu akcjach w budynkach najbardziej skuteczne są działania prowadzone wewnątrz budynku. Wymaga to oczywiście wprowadzenia strażaka w pełnym zabezpieczeniu, w aparacie izolującym drogi oddechowe, w hełmie, w odpowiednim ubraniu. I te działania są prowadzone już w pierwszej fazie, na ile pozwala sytuacja. One są najbardziej skuteczne. W momencie, jak dojeżdżają drabiny pożarnicze, również te drabiny się rozwija celem wspomożenia tych, którzy są w środku. Dzięki decyzjom kierującego działaniami tutejszego dowódcy jednostki, który bardzo rozsądnie, zgodnie ze sztuką pożarniczą rozpoczął te działania, rozstawiając te samochody, tych ludzi, których miał do dyspozycji, podjął właściwe działania w zakresie odcięcia ognia od części wieży, od części obiektu, gdzie gdyby ten ogień przeszedł, byłoby znacznie gorzej. Działania, które tutaj podjęto w czasie remontów zamku pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego zaowocowały, ponieważ sygnał pożaru przyszedł z monitoringu pożarowego. Wszystkie nasze jednostki gaśnicze, które przyjeżdżają na teren akcji, są zatankowane do pełna, także mamy własną wodę, ale tej wody wystarcza tylko na pierwsze minuty akcji, więc zawsze każdy taki obiekt jak ten, o którym mówimy, musi posiadać również własne zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia, tak to się fachowo nazywa, i Zamek Książ posiada takie zbiorniki z dużym zapasem wody, ze specjalnym systemem pomp, gdzie można tą wodę dostarczać nawet na wysokość 4. piętra. Można również korzystać z tych zbiorników, mogą korzystać nasze wozy gaśnicze. Przy takich okazjach, jakim jest to nieszczęście pożaru, pokazują, że warto było te pieniążki wydać na takie zabezpieczenie. Dogaszanie pożaru trwało do późnych godzin wieczornych.
Na miejscu obecna była również policja, pogotowie gazowe, straż miejska oraz wodociągi. Pojawił się również prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański oraz prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który zapowiedział odbudowę zniszczonej powierzchni. Dramatyczna sytuacja, tragedia, ale szybko się musimy pozbierać. Nie ucierpiały wnętrze zamku, żadne z dóbr kultury, które się znajdowały w środku, cennych zbiorów, nie ucierpiały. Również trzecie piętro, które w ubiegłym roku wielkim nakładem sił i środków oddaliśmy do użytku, Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, nie uległo uszkodzeniu. W tej chwili trwa, już rozpoczęło się szacowanie strat, zamek jest ubezpieczony, ubezpieczony podwójnie przez miasto i przez sam Zamek Książ, spółkę, która zarządza zamkiem. Na czas remontu ze względów bezpieczeństwa zamek będzie zamknięty. Dziś na miejscu pogorzeliska pojawił się prokurator, który ma ustalić, co było przyczyną pożaru.